Witam was, kochani, w 25. odcinku z RimWorld Alpha 12. Kochani, ten odcinek to prawdopodobnie będzie ostatni odcinek, to raz, a dwa, że to jest odcinek, w którym ten odcinek powstał w dniu, kiedy musiałem sobie kupić zasilacz nowy po prostu, bo mi się spalił na przedłużce kabla zasilającego procesor. Po prostu takie osmalone było i się zastanawiałem, dlaczego mi się komputer wyłącza co jakiś czas, nie? No i po prostu pomyślałem sobie, że go przeczyszczę, także rozkręciłem cały komputer do zera, poczyściłem i patrzę, po prostu osmalone kable i tragedia, po prostu tragedia. I cały dzień aż do 18 latałem po Wrocławiu, szukałem kurde kabla i dopiero znalazłem w tych takich, wiecie, nie będę teraz reklamował, ale w takich lepszych, bo gdzieś szukałem tam, gdzie wcześniej kupowałem kabel do HDMI i w ogóle do Avermedii, także tam też byłem, wszędzie byłem. No, także kupiłem przejściówkę i się okazało, że na przejściówce, no, zaczęło działać, ale się znowu spierdzieliło, także przejściówka nic nie dała i do pensja. No dobra, kochani, mamy mnóstwo ludzi. Ja myślę, że ich zaraz wezmę wszystkich, jak będą tacy mądrzy. I zrobimy ostateczną rozróbę tu. Ale to rano zrobimy. Nie chcę, żeby to był ten. Właśnie, bo ty idziesz, czyścisz. Nie chcę tutaj tego. Sio. Także niech wszyscy wstaną. Przede wszystkim niech słońce wstanie, bo potrzebujemy mieć... no. Kurde. Co oni tu łażą? Co wy robicie w ogóle? Aha. Tu jest ten. Śnieg pada. Gentle snow, minus 3. Ale numer. Dobra, zanieście to. Albo nawet nie. W dupie z tym. Wpadamy tutaj do bazy. Ło, jakie klatkowanie. Moi mili, dużo ludzi idle. Czy ja wszystkich zaznaczyłem? Oprócz Andy'ego. No i oczywiście Decker, kurde, zginął. W ostatnim odcinku. Znaczy, zabili go. Zabili go i uciekli. Dobra. Potrzebujemy tak. Potrzebujemy tutaj ludzi. Może nie udawaj, że jesteś taka śpiąca. Dobra. Wy na tyły. Ty też tu. Ty tu. Ty gdzieś tam. Tak. Ty tu. Ty tu. Ayan idzie otworzyć. Coś mi się wydaje, że to będzie zadyma straszna. Ty gdzieś idź sobie. Ancient Danger. No właśnie, kurde. Ale był, przecież dostałem. Dlaczego dwa razy dostałem? Go here. Ty go. Go wherever. Ty tam idź tu. Ty tu. I uwaga. Tak, żeby to, kurde, było sensowne. Gdzieś tu, nie? Uciekaj! Zabili Ayana. Masakra. Wiesz co? Gdybyś tak mógł nie jeść w tym miejscu. Resting. Dobra, spadaj. Nie, i stąd. Oni mają dobrą celność. Dobra, jeden zdech. O, teraz powinno być łatwiej troszkę. Ale... aha, bo się skończył ten. Skończył się dzień. Dobrze. Kurde, Ayana zabili. Skurczysyny, niech ich szlak. Weź go, kurde. No nic, trzeba go będzie, kurde, pochować. Nie chcę, żeby go jakieś zwierzęta zjadły, nie? Masakra.
Bardzo mi przykro. Kurde, a przecież... Nawet mi się nie chce gadać. A nie, w sumie zostawmy to. W dupie z tym. Ale przede wszystkim, tutaj mamy, kochani, te rzeczy. Psychic Lens. To weźmiemy. Pirate Merchant. Masakra. Można to otworzyć. No, to niech to będzie. Otworzymy je. Zobaczymy, co tam wyskoczy. Tragedia. Odpal to i spać, bo masakra. Cały dzień, kurde, tam spędziliśmy. Albo mi się tak wydaje. Masakracja. Co się dzieje? Uciekaj! Zabiłem mi ogona. Niech wstaje dzień. Niech wstaje dzień. No, no, no. Haha. Dobra, tu jakąś musimy zrobić ten. Revenge'a. To tam. Wszyscy, chodźcie. Schowaj się za kamykiem. Au. Pięknie. Dobrze. Durniu. Idziemy go skapczu... A, nie mamy miejsca. Unowned Basto. Ale Basto teraz będzie spał tam, gdzie Ayan. Kurde. No nic to. A ty się tutaj nie patrz. Tylko idź ratuj ogona. Szybciutko. Ktoś tam kolejny. Idzie, idzie właśnie Basto. Ja go tam skapciuruj. Wy tam nie. Ale Fox mieliśmy z tym, nie? Że stał dzień. Jak on będzie żył. Tu jest Psychic Lens, a tu pod spodem coś jest? Nie ma. No i otworzyliśmy, kurde, i wyszli. Wiesz co, wolałbym, żebyś... Aha. Wolałbym, żeby ktoś w ogóle... skremował. Idziesz po Jana, no dobrze. Można by go pochować, ale... Ale dobra. Jak tam ogon? Już cię połatali? Połatali cię elegancko. Zaraz, bo ja miałem gdzieś tu, kurde, przecież te nogi. Sucking Shock Lens. Miałem nogi? Mamy arma. Nie, będziesz żył. Spoko. Spoko loko. Kto ty w ogóle jesteś? 30% lose. Iron Wheel slot full. Kurde, minus 30. Ale no, w sumie... Zabiłeś Ayana, to... Teraz będziesz z nami. Zero w tym, kurde, jakiegoś sensu. No dobra, kurde. Ale tego Shock Lensa bym sobie, kurde... użył. Disease infection, spoko. Pierdziele, po prostu ludzie. A jak to se żyje? Ale ładnie tutaj ten strzelał. Tati. Czy kto tam był? Andy? Czy ktoś? Już nie pamiętam. Ile mamy ludzi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. A mamy, tu jest 5, tu jest 6, 6, 12 i 5, 17, czyli spokojnie można jeszcze tego ewentualnie zwerbować i już. Ten tu czyści.
Spoko loko. Lucy spontan. Dobra. To jest to. Chętnie bym użył, kurde, tego Shocklensa. Czy co to było? Gdzie to było? Tu jest Psychic Shocklens. Co to daje? Do jednego jednorazowego użytku. One character. Aha. Czyli po prostu go powala, powiedzmy, nie? Czy jest ten, wiecie. Tak jak naszego tutaj ogona powalili i miał wykrzyknik nad głową, więc to jest coś takiego, ale jest duża szansa, że będzie jakiś ten. Psychic damaged. New recruit, proszę bardzo, Redfields. Cóż ci mogę powiedzieć? Ty skurczybyku. Stevens, no ale kurde, Jana. Taki był, kurde, nieśmiertelny. Good, 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 excellence. Weź se tu. Całkiem życie budzę, ale wiesz jak jest. 48. Na jakimś bym to użył. Może na jakichś tych zbirach albo... Żeby ktoś przyszedł. Chciałbym się dowiedzieć, ale na człowieku. Także poczekamy jeszcze sobie. Cloud watching. Poczekamy sobie, jak ktoś przyjdzie. Czy to wróg, czy wizytor. To bądź krówki. Nie macie malnutritiona, nie? Jest, kurde, stopni 6. Ale macie tu. Luz. 24 dni, 62, 44, spoko. Dam radę. Mamy jeszcze tutaj sporo tego. Ale tu jest psychic insanity. Drives any character into a berserk state. A, czy kogoś można zberserkerować? No, gdyby ktoś przyszedł na przykład, nie? Najlepiej na Siege'a to użyć, nie? Tak mi się wydaje. Żeby, no właśnie, żeby kurde się tam wkurzył i go tam, wiecie, przeatakowali. Najlepiej jakiegoś takiego snajpera czy kogoś, do którego się trudno dostać. Ty żółwiu. Frozen, jest minus 5. Właśnie sporo żółwi, kurde, zauważyłem, gdzieś tam leżało. Które zostały... O, następny. Chyba zostały zaatakowane przez te wszystkie, kurde, wiecie. Śmieszne wióry. Cie. No, kurde, dawajcie kogoś. Bo jak nie, to będę musiał spadać. To sobie wyłączymy. Już. Dobra, kochani. Myślę, że powoli będziemy kończyć tę serię. Wybaczcie, że taki krótki odcinek, no ale nie chcę mi się za bardzo go przedłużać, żeby, wiecie, żeby to nie było takie snudne, nie? Zwłaszcza, że ta seria też była dość nudna. Już wcześniejsza, kurde, była lepsza. O, 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 idą, idą, idą. Idą, idą. Kto tam idą? Idą, dobra. Idą na dole. Zrobimy tak. Tego, kurde, insanity bym go użył. Tylko jak go użyć? Ktoś go musi użyć, czy coś? Tak, chyba tak, bo tam było activate. Tak, to ten psychic insanity. Tego bym użył. A, tu jest wybierz cel. Dobra, uwaga. Na ciebie. Zabił go. O masakra. Tak po prostu. Się nie skapnęli. Nawet to. Bo to był tamten, co zabija. Ten, co robi uszkodzenia mózgu, nie? A teraz zobaczymy, jak działa ta. W sumie ten będzie miał największe szanse. Aha.
Haha. No ale przynajmniej wiemy, o co chodzi. Gdyby było takich więcej, albo można było craftić tam z jakichś, nie wiem, niewyobrażalnych materiałów, no to spoko. No dobra, kurde, ładujemy wszystkich do tego, do szalupy. Mam nadzieję, że przyjdą. Gdzie ty jesteś? Weź tu się pakuj. Do tego. Tu wszyscy zwierzątka zostawiamy. Tak naprawdę ze zwierzątkami nic nie zrobiłem sensownego. Znaczy, no można by grać to, kurde, jakiś większy projekt zrobić, wiecie, jakieś takie mnóstwo tego, ale jakoś tak wolałbym, żeby to było bardziej skondensowane niż mniej. To jest. Ty wejdź tu. Ty wejdź tu, ty tu. Ty tu. Tu drzewo. O, to spoko. Trololo. I Stevens został. Gdzie ty tam jesteś? A to spoko, że to widać. No dobra, kochani, kończymy Alfa 12. Prawdopodobnie zobaczymy się w Alfa 13. Domniemam. I zobaczymy, co tam zrobią. Panowie z Ludeon. Trololo. Nobody. Fajnie. Music. Testerzy. Tam jakiś Polak był w ogóle. Russian. No i tyle. Trochę mało tych ludzi, nie? Zazwyczaj to wiecie. W tych grach AAA. Dwa Piotrek. Aha, to są translatorzy. Taka muzyczka w ogóle. Piotr Walczak właśnie. Coś z wilkiem mi się kojarzyło. No dobra, kochani, kurczę. No to spoko. To taki plain, ale nie wiem po co. Ale fajnie, że to dali, że nie trzeba samemu wychodzić, tylko tak, wiecie, jest faktycznie taki game over, nie? No dobra, kochani, jak mówiłem, widzimy się w Alfa 13, a w międzyczasie prawdopodobnie Darkest Dungeon, na który zapraszam was już teraz. On będzie, myślę, to w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja z moim czasem. Póki co jeszcze mam parę dni wolnego w momencie, jak nagrywam ten odcinek, więc postaram się nagrać tak, żeby było przynajmniej jeden odcinek dziennie. No i też myślę, że około 30-40 minut, do 50 może. No i tyle. Także Darkest Dungeon, wersja, nie wiem która, 3.9, jakieś takie. Także dzięki, kochani, jeszcze raz za tę serię. Ewentualnie napiszcie w komentarzu, czy ewentualnie chcielibyście RimWorlda 11 Alpha z tym Superior Crafting, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, pa.